Słuchajcie, jesteśmy w jednej z ciekawszych miejscówek tutaj w okolicy, gdzie można polatać. Mamy właściwie potencjał na latanie FPV i na latanie gimbalowe. Wziąłem 4 drony, jesteśmy w środku niczego. I wziąłem sprzęt, pasowało jakieś 20 tysięcy złotych, po prostu kosmos. A już dojeżdżam, jeszcze 100 metrów może. Tu są mega fajne wiadukty. Jest też jedno bando. Zastanawiam się tylko, gdzie tutaj zaparkować. Jeszcze trochę dalej. Gdzie jest Patryk? Czemu ty jesteś po drugiej stronie rzeki? Tam jest bardzo płytko. Trafił tu, ale nie na ten brzeg. Tutaj mamy opuszczony budynek, co prawda jest trochę zarośnięty, ale nie szkodzi. Tu można polatać nad rzeką, można polatać pod tymi wiaduktami i tam jeszcze dalej są takie mega meandry. Zrobimy taki pierwszy lot spokojny, żeby rozpoznać to otoczenie i zobaczymy, co tutaj jest. Nie? Pierwszy lot był bardzo czujny, muszę wam powiedzieć, i z tego względu głównie, że jest wszystko zarośnięte mocno. Tutaj pod tym wiaduktem też jest mało prześwitu, ale tam jak mamy te ruiny, to bando, tam dopiero się dzieje. I teraz Patryk poleciał, zobaczymy, co się będzie działo. Trzymam za niego kciuki, bo tutaj jest szereg różnych rzeczy. Można na przykład wlecieć w pociąg, albo wpaść do rzeki, albo zahaczyć o właśnie to bando. W każdym razie miejscówka jest mega i przygoda też. A tu jeszcze podziałamy trochę, mam tych akumulatorów w sumie 6 plus 5, 11. Damy radę. No ci powiem, że odważnie poszedłeś. Dobrze idziesz pod tym mostem. Wow! Na szczęście tu jest płytko, także spoczko. Mnie z nóg wyjęło. Co się stało? Aż mi podcięło nogi, że tak. A tam było fajnie, na centymetry byłeś. Prawie ująłem tego, ale mam nagradę chyba. Jak było? Świetnie. Ale coraz lepiej latasz, naprawdę. Bosko. Brawo ty. Nagrałem podział. Thank you.
ostatnich opadach, kiedy padało prawie przez tydzień czy dwa, to faktycznie wody jest dużo, ale czasami jak tu przyjeżdżam, to dosłownie tej wody jest na 10 cm. Teraz by się fajnie nawet na kajaku pływało. Leon, a ty chcesz na kajaku popływać trochę też? Polatane ze 4 akumulatory, Patryk prawie przypieprzył tutaj o sklepienie tego wiaduktu nad rzeką, ale wyszedł z tego. Dokładnie. Fajnie było. Wyszło, coś wykontrowałem i udało się nawet. Ale jest niezły, naprawdę, i to symulator daje radę, bo on latał ile, ze 20 godzin? Może nawet 30. No, symulator nie daje radę. Tego, ale... I ktoś powie, że na symulatorze nie można się nauczyć. Można, ja nie mam tutaj żadnych obaw, daję mu tego mojego drona. Co prawda kamerę mu nie daję, ale drona mu daję całego, on sobie swoją kamerkę przerzuca. To można by mieć fajną trasę na Sineupa pomiędzy tymi starymi takimi pniami. Trzeba by tu przejechać parę razy. Najlepiej jakbyś wziął jakąś ekipę. To być. No potencjał jest, tylko widzisz, wszystko zarośnięte. Te okna przynajmniej trzeba by odsłonić. Żeby też na nas to nie spadło, bo to jest, wiesz co, tu się spaliło, ale część rzeczy została fajna. I potrzebujemy takich miejsc, gdzie można, którędy można przelecieć, wiesz? Ja ci powiem, że tutaj można spokojnie odsłonić te dolne okna. Boję się tylko, żeby coś na nas nie spadło. Leon, cześć! Już mamy prześwit. Trzy okna drożne. Zobaczmy jeszcze to, czy tędy przelecimy. No ci powiem, że tu będzie trochę tak ciężko, może jeszcze te dwie gałązki. Nic się nie stało. Żyje wszystko. Rozbroiłeś, Patryk? Okej. Okay. Pendolino chyba, nie? Pendolino widzisz? Wyszło nawet bardzo fajnie, udało mi się przelecieć między tymi wszystkimi, prawie wszystkimi tymi oknami, co tam właśnie zrobiliśmy. No i okej, był jeden crash, trochę taki niefortunny, ale jakoś wyszłem z tego. Musimy troszkę w prawo. Tak. Okej, zmieniam teraz na tryb normalny. Zobacz, jaka jest zmiana kolorów też. Teraz są normalne kolory gotowe do publikacji, nie? To co widzę, że jest prześwietlenie jednak, pojawia się z tyłu przez te okna.
10 sekund potrzebujemy i na koniec fotę trzaśniemy. Można będzie przez to okno przelecieć, jak tylko wiesz co zrobimy. To zalesienie zlikwidujemy. Tak. Ma miejsce i co ciekawe, on ma inne pole widzenia. Dobra, nagramy sobie teraz jeszcze w tym trybie, w kolorze zwykłym, czyli normal. A za chwilę trzaśniemy jeszcze w focie. Dobra Patryk, słuchaj, pierwsze koty zapłacą. Słuchajcie, na szczęście nie ponieśliśmy tutaj specjalnych strat, zgubiliśmy tylko jeden bit, ale nic wielkiego, natomiast mogło być różnie, bo Patryk prawie przewalił w wiadukt. Parę razy w okienko przytarliśmy, były ze dwie kraksy, ale nic poważnego, naprawdę fajna miejscówka i fajna przygoda, ma potencjał. Także ja pozdrawiam, a Patryk? Ja też pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mega przygoda, pa!